bezpieczeństwo, poczucie bezpieczeństwa na kartach Pisma Świętego. Czy są takie momenty, gdy uczniowie rzeczywiście czują się radośni, szczęśliwi i spełnieni, chociażby przemienienie na Górze Tabor, gdy nagle budzą się i Piotr razem z towarzyszami widzą Pana Jezusa, Mojżesza i Eliasza i mówią: Panie, jak dobrze nam tutaj być. Są pełni spełnienia i szczęścia. Takim przewrotnym momentem, dziwnym, bo w tradycyjnej interpretacji wygląda to zupełnie inaczej, jest modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu. Pytanie jest bardzo konkretne. Dlaczego apostołowie zasnęli? Dlaczego w tym momencie nawet ksiądz siada przed ołtarzem, a nie mówi z ambony i mówi to do pustego kościoła? Bo no właśnie, no bo apostołowie nie tylko byli zmęczeni, ale oni byli spełnieni tym, co wydarzyło się w ostatnim tygodniu życia Jezusa. Rozpamiętują wjazd, niedzielę palmową. Pamiętają, jak cudownie było na ostatniej wieczerzy. Te dziwne, pełne miłości umycie ich nóg przez Pana Jezusa. Teraz czeka ich następnego dnia sam początek Paschy, wieczorny szabat. To będą kolejne wydarzenia, które spełnią to wszystko, na co czekają. Oni nie mają świadomości, że Judasz już zdradził. Nie mają świadomości o posiedzeniu Sanhedrynu, o tym, że wszystko już właściwie zaczyna się walić. Ich poczucie bezpieczeństwa po zjedzonej kolacji, po spełnieniu, polegające na tym, że śpią sobie wygodnie, a Pan Jezus ma świadomość tego, co ma nastąpić. To tu widać, jak poczucie bezpieczeństwa jest kruche, jak zależy od wielu różnych sytuacji. I my widzimy dzisiaj, proszę Państwa, jak bardzo to, na czym budujemy, to, co wydaje nam się tak stabilne, tak oczywiste, jest tak delikatne i kruche. W psychologii, myślę, że większość z nas pamięta bardzo dobrze piramidę Maslowa. To, co łączy potrzeby te najbardziej pierwotne, fizjologiczne, z potrzebami wyższego rzędu duchowymi, to jest właśnie poczucie bezpieczeństwa, spełnienia, stabilizacji, że się nie lękam, że mogę myśleć z nadzieją i z pewnością o tym, co mnie spotka. A dzisiaj? Nie chcę się przyłączyć do hura tych, którzy krytykują, opisują, są specjalistami, znają odpowiedź, że o, pstryknęło i mamy koronawirus. Pstryknęło i nagle konto w banku jest niepewne, ekonomia zaczyna się chwiać, zdrowie, moi najbliżsi są zagrożeni. Jak rozwiązać ten problem? Nie wiem. Oczywiście mogę podawać bardzo dużo przykładów takich konkretnych. W teologii mówimy, że gracia supponit naturam, że łaska działa w oparciu o człowieka, o jego naturę, że jest creatio continua, conservatio mundi, że Bóg nie tylko stworzył świat, ale nim się opiekuje przez swoją opatrzność. Ale w obliczu cierpienia i problemów jednostkowych ludzi, jakże ułomne jest to tłumaczenie. Tłumaczenie Maslowa, że takim poczuciem bezpieczeństwa jest na przykład rodzina, oby tak było, oby ten czas, który mamy, był poświęcony naszym najbliższym, ale pozwólcie, że uczciwie powiem, też nie upraszczając rzeczywistości, boję się, że nieprzyzwyczajeni do długiego bycia razem ze sobą, w wielu wypadkach będzie to próba na związek małżeński, relacje między rodzicami a dziećmi. Chcę powiedzieć, że są sytuacje, które nie są łatwe i nie są pewne, ale chcę to powiedzieć też z bardzo mocnym przeświadczeniem, że gdy kończymy dzisiaj te nasze rekolekcje w Kościele Miłosierdzia Bożego, w Kościele, gdzie motywem decydującym jest to proste zaufanie Jezu, ufam Tobie, to podzielę się z Państwem moim marzeniem, które realizujemy. Otóż w najbliższym czasie będziemy starać się w naszym Kościele, aby na nowo wybrzmiało tabernakulum. Tabernakulum, miejsce obecności i mieszkania Pana Jezusa. To tu jest umieszczony napis Jezu, ufam Tobie. On dzisiaj może jest nie za bardzo widoczny, ale gdy chcemy zmienić i ukoloryzować, upiększyć to miejsce najświętsze, najświętsze w Kościele, to podjęliśmy decyzję, że nie umieścimy tam napisu Jezu, ufam Tobie. Tam znajdzie się napis odwrotny. Ufam Tobie. Ten Jezus żywy jest już tam w środku. Nie trzeba go powtarzać, ale równocześnie ten będący żywy Jezus wychodzi do każdego i każdej z nas, mówiąc: ja ufam Tobie. Te słowa mówię w pustym kościele, bez wiernych. Mówię poprzez nośnik, jakim jest telewizja, jakim jest internet. Wiem, że wprosiłem się do Państwa domów, ale wiem, że to przesłanie Jezusa jest przesłaniem, które mówi: ufaj mi. Ale równocześnie On mówi, to doświadczenie, którego źródła nie znamy i może nigdy nie poznamy,
jest także okazją do tego, aby spytać się, czy On może powiedzieć do nas, że ufa nam, że my tę próbę nie zmarnujemy, że wyjdziemy z niej inni, umocnieni. I co, to już koniec? Tak. Ufam Tobie.